Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. W dniu 31 sierpnia 2023 roku o godzinie 18 otwieram 54. sesję Rady Gminy Dęby Wielkie. Na wstępie chciałbym bardzo serdecznie przywitać wszystkich uczestniczących w sesji radnych, jak również zaproszonych gości. W szczególności witam wójta gminy Dęby Wielkie, pana Krzysztofa Kalinowskiego. Bardzo serdecznie witam panią skarbnik, panią Marię Wojciechowską. Bardzo serdecznie witam naszych radnych powiatowych, panią Katarzynę Gańko i pana Ireneusza Piaseckiego. Witam również kierownika GOPS-u, panią Dorotę Jansen-Dąbrowską i witam również przybyłych na dzisiejszą sesję sołtysów. Proszę państwa, na chwilę obecną w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi kworum. Rada jest władna podejmować prawomocne decyzje. Odczytam przygotowany na dzisiejszą sesję porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, stwierdzenie kworum, co już miało miejsce. Punkt trzeci, przedstawienie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu z 53. sesji z dnia 27 lipca 2023 roku. Punkt piąty, projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Dęby Wielkie na lata 2023-2035. Punkt szósty, projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Dęby Wielkie na rok 2023. Punkt siódmy, projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinny spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezopływowych lub osadników istniejących przy domowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. Punkt ósmy, projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim. Projekt uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy w sprawie rozpatrzenia skargi i przekazania skargi według właściwości. Punkt dziesiąty, projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. Punkt jedenasty, informacja przewodniczącego rady o złożonych pisemnych interpelacjach i zapytaniach radnych do wójta i odpowiedziach wójta. Punkt 12. Sprawozdanie z działalności wójta w okresie międzysesyjnym. Punkt 13. Wolne wnioski i informacje. Punkt 14. Zakończenie obrad. Czy ktoś chciałby wnieść jakieś uwagi do zaproponowanego porządku? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do punktu 4. To jest przyjęcie protokołu z 53. sesji z dnia 27 lipca 2023 roku. Wszyscy z państwa otrzymali ostateczną wersję protokołu. Wersja papierowa była do wglądu w biurze rady. Czy ktoś ma jakieś uwagi odnośnie tego protokołu? Nie widzę. Przystępujemy więc do głosowania. Jeszcze czekamy na jeden głos. Dziękuję. Stwierdzam, że protokół został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Dęby Wielkie na lata 2023-2035. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale numer FK
47-0007-434-2022 Rady Gminy Dęby Wielkie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dęby Wielkie na lata 2023-35 wprowadza się następujące zmiany. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dęby Wielkie na lata 2023-35 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Ustęp 2. Wykaz przedsięwzięć WPP-u otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I objaśnienia. Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 sierpnia 2023 roku dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dęby Wielkie. Dochody ogółem zwiększono o 4 092 469 zł i 17 groszy, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 019 525 zł 42 grosze, a dochody majątkowe zwiększono 82 943 zł 75 groszy. Wydatki ogółem zwiększono o 909 313 zł 94 grosze, z czego wydatki bieżące zwiększono o 272 612 zł 90 groszy, a wydatki majątkowe zwiększono o 636 701 zł 4 grosze. Wynik budżetu jednostki jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 778 504 zł 74 grosze. Od 2024 roku nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych. W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dęby Wielkie przychody budżetu zmniejszono o 3 183 155 zł 23 grosze i po zmianach wynoszą 9 783 504 zł 74 grosze. Rozchody nie uległy zmianie. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dęby Wielkie na lata 2023-35 spowodowały modyfikację kształtowania się relacji z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. W całym okresie prognozy Gmina Dęby Wielkie spełnia relację, o której mowa w artykule 243 ustęp 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30 września 2022, jak i w oparciu o kolumnę 2022 przewidywane wykonanie. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dęby Wielkie obejmuje również zmiany w wykazie przedsięwzięć WPF-u. Dokonano zmian w limitach poszczególnych lat łącznych nakładach finansowych oraz limitach zobowiązań następujących przedsięwzięć. Pierwsze, przebudowa ulicy Brukowej w miejscowości Leśnik w Gminie Dęby Wielkie. Dwa, zagospodarowanie działek o numerze ewidencyjnym 386 i 387 w miejscowości Aleksandrówka, budowa sali konferencyjnej z częścią administracyjno-socjalną pełniącą funkcję świetlicy wiejskiej. Trzy, przebudowa przepustu na rzece Długiej i na ulicy Długiej w Olesinie. Cztery, modernizacja obiektu szkoły podstawowej w Górkach. 5. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dęby Wielkie. 6. Zakup działek o numerach ewidencyjnych 1135 na 27, 1137 na 52, 1136 na 32 i 1137 na 50 położonych w miejscowości Dęby Wielkie i Gmina Dęby Wielkie z przeznaczeniem pod teren zieleni parkowej, terenu rekreacji, parkingu oraz obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej. Doprowadzono do zgodności nazw przedsięwzięć i odpowiadających im zadań inwestycyjnych w ten sposób, że przedsięwzięcie przebudowa ulicy Długiej w miejscowości Leśni, miejscowości Aleksandrówka w gminie Dęby Wielkie, którego realizację w poprzednim zakresie zakończono w 2022 roku, zastąpiono dwuletnim przedsięwzięciem przebudowa ulicy Długiej i miejscowości Aleksandrówka w miejscowości Aleksandrówka w gminie Dęby Wielkie. Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF-u. Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF-u stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF-ie zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym na podstawie zawartych umów i porozumień. Pełen zakres zmian obrazują załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. To tyle jeśli chodzi o tą uchwałę. Czy są jakieś uwagi? Nie widzę. Prosimy Przewodniczącego Komisji Budżetu o opinię Komisji. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Komisja Budżetu analizowała projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dęby Wielkie na lata 2023-2035 podczas posiedzenia w dniu 29 sierpnia bieżącego roku.
Komisja, udział w komisji, praca komisji brała pani skarbnik, jak również pan wójt, za co bardzo dziękujemy tutaj za przedstawienie rzeczowe i omówienie całej uchwały. Przede wszystkim należy podkreślić, że uchwała dostosowuje wieloletnią prognozę finansową do zmian w budżecie gminy Dęby Wielkie, które za chwilę będziemy omawiać. Po zakończeniu debaty Komisja Budżetu jednogłośnie postanowiła pozytywnie zaopiniować Radzie podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeżeli nie ma uwag, przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała to jest uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Dęby Wielkiej na rok 2023. Uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy wprowadza się zmiany w tabeli numer 1 do uchwały budżetowej na 2023 rok. Plan dochodów budżetu po uwzględnieniu zmian wynosi 67 942 616 zł 94 grosze, w tym dochody bieżące. 56 068 552 zł 67 groszy, dochody majątkowe 11 874 064 zł 27 groszy. Wprowadzone zmiany w planie dochodów określa tabela nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 2 do uchwały budżetowej na 2023 rok. Plan wydatków budżetu po uwzględnieniu zmian wynosi 75 721 121 zł 68 groszy, w tym wydatki bieżące 56 012 517 zł 40 groszy, wydatki majątkowe 19 708 604 zł 28 groszy. Wprowadzone zmiany w planie wydatków określa tabela nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Dokonuje się zmian w tabeli nr 3 do uchwały budżetowej na 2023 rok określającej limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 roku. Paragraf 4. Treść paragrafu 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie. Określa się deficyt budżetu w wysokości 7 778 504 zł 74 grosze, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 778 504 zł 74 grosze, w tym niewykorzystanymi środkami otrzymanej nagrody w konkursie Rosnąca Odporność 852 318 złotych 91 groszy. Niewykorzystanymi środkami programu Cyfrowa Gmina 313 284 złote 50 groszy. Niewykorzystanymi środkami z projektu Dostępny Samorząd granty 29 653 003 złote 8 groszy. Niewykorzystanymi środkami z Funduszu Pomocy przeznaczonymi na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 57 238 złotych 31 groszy. Niewykorzystanymi środkami programu Erasmus Plus 22 765 złotych 63 grosze. Niewykorzystanymi środkami w zakresie gospodarki odpadami 503 244 złote 31 grosze. Zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 6 milionów złotych. Paragraf 5. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2023. Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku. Łączna kwota przychodów po zmianach wynosi 9 783 504 zł 74 grosze. Łączna kwota rozchodów pozostaje bez zmian i wynosi 2 005 000 zł. Paragraf 6. Dokonuje się zmian w załącznik nr 1 do uchwały budżetowej. Plan kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy po uwzględnieniu zmian wynosi 2 656 266 zł, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 073 100 zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 556 166 zł. Paragraf 7. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Dęby Wielkie. Paragraf 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I tutaj to zwykle stosowne tabele. Przechodzimy do uzasadnienia. Zmiany w budżecie gminy Dęby Wielkie
na 2023 rok wprowadzone niniejszą uchwałą obejmują. Pierwsze, zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 077 101,27 zł. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 893 946,04 zł. Zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 3 183 155,23 zł. W zakresie dochodów budżetu w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan dochodów o kwotę 37 600 zł. W zakresie dofinansowania otrzymanego z Urzędu Marszałkowskiego w ramach zadania OSP 2023. W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 3 970 901,27 zł. W tym kwota 3 840 901 zł otrzymana z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej oraz kwota 130 027 groszy jako zwrot części wydatków wykonywanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 roku. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 000 zł, to jest o kwotę otrzymanej dotacji z Fundacji Orange w ramach projektu Superkoderzy dla Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim. W dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zwiększa się plan dochodów o kwotę 25 600 zł, to jest o kwotę otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach środków z programu Czyste Powietrze dla najbardziej aktywnych gmin. W dziale Kultura Fizyczna zwiększa się plan dochodów o kwotę 40 000 zł, dostosowując plan do bieżącego wykonania dochodów. W zakresie wydatków budżetu w dziale 600 Transport i Łączność zwiększa się plan wydatków o kwotę 601 811 62 zł, w tym dokonuje się przesunięć w obrębie klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących oraz dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych. Zmniejsza się o kwotę 8 000 zł wartość zadania modernizacja ulicy Nadrzecznej. Zmniejsza się o kwotę 3 000 zł wartość zadania modernizacja ulicy Zielonej w Dębem Wielkim etap pierwszy. Zwiększa się kwotę 703 341 069 groszy wartość zadania poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Dębe Wielkie. Zmniejsza się o kwotę 68 605 złotych 55 groszy wartość zadania przebudowa odcinka drogi gminnej 220-216W miejscowości Cyganka gmina Dęby Wielkie. Zwiększa się o kwotę 24 450 zł 48 groszy wartość zadania przebudowa przepustu na rzece Długiej na ulicy Długiej w Olesinie gminie Dęby Wielkie. Zmniejsza się o kwotę 400 zł wartość zadania przebudowa ulicy Brukowej miejscowości Olesin gminie Dęby Wielkie. Zmniejsza się o kwotę 24 450 zł 48 groszy wartość zadania przebudowa ulicy Długiej w miejscowości Olesin gminie Dęby Wielkie. Zmniejsza się o kwotę 695 zł wartość zadania remont drogi gminnej ulicy Strażackiej w miejscowości Dęby Wielkie na terenie działek o numerach ewidencyjnych 40/2, 13/34. Zmniejsza się o kwotę 9689 złotych 11 groszy wartość zadania wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Kolejowej Aleksandrówka. Zmniejsza się o kwotę 1780 zł wartość zadania wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Parkowej w Aleksandrówce etap 2B. Zmniejsza się o kwotę 9 360 złotych 41 groszy wartość zadania wykonanie nakładki na ulicy Wspólnej Chrośla Południe. 2. W dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 6 168 złotych 15 groszy, w tym zwiększa się o kwotę 11 700 zł wartość zadania stworzenie miejsca integracji lokalnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Aleksandrówka. Zmniejsza się o kwotę 5 000 zł wartość zadania zagospodarowanie działek o numerze ewidencyjnym 386 i 387 w miejscowości Aleksandrówka budowa sali konferencyjnej z częścią administracyjno-socjalną pełniącą funkcję świetlicy wiejskiej.
zmniejsza się o kwotę 531 zł 85 groszy wartość zadania zakup działek o numerach ewidencyjnych 1135 na 27, 1137 na 52, 1136 na 32, 1137 na 50 położonych w miejscowości Dęby Wielkie, gmina Dęby Wielkie z przeznaczeniem pod tereny zieleni parkowej, terenu rekreacji, parkingu oraz obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej. W dziale 710 działalność usługowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 tysięcy zł, przeznaczając środki na wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy. W dziale 750 administracja publiczna zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5,5 tysiąca zł w zakresie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze zwiększeniem od 1 lipca 2023 podstawy naliczania odpisu. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 87 710 zł, zabezpieczając środki na zakup odzieży ochrony osobistej dla OSP Jędrzejnik oraz zwiększając środki na kastrację zwierząt. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 59 156 zł 27 groszy, w tym zwiększa się o kwotę 60 435 zł wydatki bieżące zgodnie z bieżącą analizą planu. Zwiększa się środki na pomoce dydaktyczne, remonty, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zwrot wydatków dla dzieci będące mieszkańcami gminy Dęby Wielkie, uczęszczające do przedszkoli w innych gminach. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 1278 zł 73 grosze wartość zadania inwestycyjnego modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Górkach. 7. W dziale 851 Ochrona zdrowia dokonuje się zmiany w obrębie klasyfikacji środków wydzielonych na realizację zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przenosi się kwotę 27 tysięcy zł z planu dotacji w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na zakup usług. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 28 tysięcy 600 zł w zakresie środków przeznaczonych na działanie Gminnego Punktu Konsultacyjnego Czyste Powietrze oraz środków na utylizację azbestu. Zwiększa się również o kwotę 30 tysięcy zł wartość zadania inwestycyjnego budowa oświetlenia ulica Szkolna i przed urzędem etap drugi. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 tysięcy zł dostosowując go do bieżących potrzeb. 10. W dziale 926 Kultura fizyczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 tysięcy zł. Zwiększenie podyktowane jest bieżącą analizą planu wydatków. Wprowadzone zmiany wpływają na zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 3 183 155 zł 23 grosze. Zmniejsza się jednocześnie o taką kwotę zaangażowanie wolnych środków z 2022 roku w planowanych przychodach. I to tyle jeśli chodzi o tą uchwałę. Czy są jakieś uwagi? Nie widzę. To również prosiłbym przewodniczącego Komisji Budżetu o opinię komisji. Bardzo. Komisja Budżetu analizowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Dęby Wielkie na rok 2023 i również podczas posiedzenia w dniu 20 sierpnia 2023 roku. Komisja Budżetu z ustaleń komisji wynika, że większość zmian spowodowana jest koniecznością dostosowania do bieżących potrzeb wynikających z zakończenia niektórych zadań, gdzie właśnie trzeba było po ustaleniu ostatecznych kosztów zmniejszyć lub nieznacznie zwiększyć, ale raczej zmniejszyć kwoty zadań, jak również przesunąć niektóre kwoty, aby w wyniku różnych postępowań o udzielenie zamówienia, aby te zamówienia mogły być realizowane. I najistotniejszą zmianą, na którą Państwo na pewno zwróciliście uwagę, jest to, że to dodatkowo wpływy, które pochodzą głównie z subwencji, jak również ze zwrotu z kosztów poniesionych na wydatki w 2022 roku dokonane z Funduszu Sołeckiego, co spowodowało zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę ponad 3 miliony złotych. Po analizie projektu uchwały Komisja Budżetu postanowiła jednogłośnie pozytywnie zaopiniować Radzie podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący. Jeżeli nie ma, przystępujemy do głosowania.
Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała to jest uchwała w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych, oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. Uchwała się co następuje. Może nie będę czytał tej uchwały, bo ona jest dosyć długa. Była omawiana na komisji. W zasadzie tu niewiele się zmienia się w stosunku do tego, co poprzednio było, także. Czy są jakieś uwagi odnośnie tej uchwały? Przystępujemy więc do głosowania. Opinia komisji? Jestem. W zastępstwie. Patrzę, przewodniczącej nie ma. 22 sierpnia Komisja Ochrony Środowiska zapoznała się z projektem uchwały i jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała to jest uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim. Uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu skargi skarżącej na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim Rada Gminy Dębem Wielkim po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie zarzutów podniesionych w skardze uznaje skargę za bezzasadną. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Niniejszą uchwałę przekazuje się skarżącej. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy Dębe Wielkie. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I uzasadnienie do tej uchwały. Chyba nie będziemy czytać tego uzasadnienia. To też było omawiane sprawa na Komisji Skarg, Wniosków i wszyscy radni też mogli się z tą skargą zapoznać. Kto chciał, to w komisji uczestniczył. To bym prosił o stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Na posiedzeniu 23 sierpnia Komisja Skarg, Wniosków i Petycji dokonała analizy skargi oraz zapoznała się z wyjaśnieniami kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim. Komisja uznała, że skarga składa się z dwóch części. Jedna dotyczy skargi na działalność kierownika GOPS-u, a druga część dotyczy żądania skarżącej, aby Rada Gminy zwolniła ją z opłat za usługi opiekuńcze. Po wysłuchaniu kierownika GOPS-u komisja uznała, że działania wobec skarżącej odbywały się zgodnie z istniejącym prawem i większością głosów uznała skargę za bezzasadną. Mimo że nie możemy pomóc skarżącej, my radni jesteśmy pełni szacunku dla opiekuna osoby niepełnosprawnej i zdajemy sobie sprawę, że życie takiej osoby jest podporządkowane opiece osoby niepełnosprawnej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pani Przewodnicząca, przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów przy 3 głosach wstrzymujących. Przechodzimy do kolejnej uchwały. To jest uchwała w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi i przekazania skargi według właściwości. Uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Rada Gminy Dębe Wielkie uznaje się organem niewłaściwym do rozpatrzenia skargi z dnia 27 lipca 2023 w sprawie zmiany decyzji administracyjnej. Paragraf 2. Skarga, o której mowa w paragrafie pierwszym, przekazuje się kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim jako organowi właściwemu do jej rozpatrzenia w zakresie wymienionym w przym. Paragraf 3. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Niniejszą uchwałę przekazuje się skarżącej. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy Dębe Wielkie. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. To tyle, jeśli chodzi o tę uchwałę. Czy są jakieś uwagi? Tu również prosiłbym o stanowisko komisji.
Jest to druga część skargi, gdzie skarżąca prosi Radę Gminy, by ta zwolniła ją z opłat za usługi opiekuńcze. Na Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dnia 23 sierpnia komisja stwierdziła, że Rada Gminy nie jest organem właściwym do zmiany decyzji administracyjnej wydanej przez kierownika GOPS-u i jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała to jest uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji. Uchwała się co następuje. Paragraf 1 ustęp 1 postanawia się negatywnie rozpatrzeć petycję z dnia 10 sierpnia 2023 mieszkańców Aleksandrówki gmina Dęby Wielkie w sprawie nabycia drogi wewnętrznej będącej własnością osób prywatnych na rzecz gminy Dęby Wielkie z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Ustęp 2. Postanawia się uznać się organem niewłaściwym do rozpatrzenia petycji w zakresie wywłaszczenia drogi wewnętrznej na rzecz gminy Dęby Wielkie i przekazać do rozpatrzenia wójtowi gminy Dęby Wielkie. Paragraf 2. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Gminy Dęby Wielkie do zawiadomienia składającej petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. To tyle, jeśli chodzi o tą uchwałę i tu prosiłbym o stanowisko Komisji Ochrony Środowiska. Komisja zapoznała się z petycją mieszkańców. Sprawa wywłaszczenia działki 267/3 lub nabycia na rzecz gminy celem utworzenia drogi. Komisja uznała, że organem wykonawczym jest wójt gminy i tylko on może wystąpić z wnioskiem do Starostwa Miejskiego o wywłaszczeniu. Natomiast nabycie działki przez gminę nie może dojść do skutku, ponieważ nieruchomość ta nie spełnia parametrów drogi gminnej i na przeważającej długości ma zaledwie 3 metry szerokości. Przeszkodą są też posadowione budynki oraz ogrodzenia niektórych nieruchomości do niej przyległych. Wobec powyższego komisja większością głosów negatywnie rozpatruje petycję. Ja oczywiście, że są to mieszkańcy z mojej miejscowości, jestem przeciwna tej uchwale. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Jeżeli nie ma uwag, przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów, przy 2 głosach wstrzymującym i 1 głosie przeciwnym. Dziękuję. To były wszystkie uchwały na dzień dzisiejszy. Przechodzimy do punktu 11. Informacje przewodniczącego rady o złożonych pisemnych interpelacjach i zapytaniach radnych do wójta i odpowiedziach wójta. Tutaj takich w okresie międzysesyjnym nie było takich tematów. Punkt 12. Sprawozdanie z działalności wójta w okresie międzysesyjnym. Bardzo proszę, panie wójcie. Szanowni państwo, ostatnia sesja miała miejsce 27 lipca. 28 lipca brałem udział w garnizonowych obchodach Święta Policji, które w tym roku było połączone z otwarciem nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim. Muszę powiedzieć, że gmach jest imponujący. No i życzę oczywiście wszystkim policjantom po pierwsze, żeby pracowało im się bezpiecznie, a jakby naszym mieszkańcom, żeby dzięki tej pracy naszych policjantów też byli bezpieczni. 3 sierpnia podpisałem w imieniu gminy Dęby Wielkie akt notarialny, w którym gmina Dęby Wielkie kupiła 4 działki zlokalizowane u zbiegu ulic Pustelnickiej i Perłowej. Dzięki temu mamy teren w sołectwie Dęby Wielkie centrum
na którym będziemy mogli w przyszłości urządzić właśnie teren rekreacyjny z jakąś infrastrukturą, myślę, dla młodzieży, ale też dla dzieci. W tej chwili gmina posiada tam około 2400 metrów kwadratowych powierzchni, przy czym dwie większe działki w planie zagospodarowania przestrzennego już są przeznaczone pod właśnie tereny rekreacyjne. Pozostałe trzy działki, taki plan będą musiały mieć zmienione, ale myślę, że w ciągu najbliższego roku, półtora roku uda nam się to zrobić. 6 sierpnia brałem udział tutaj z częścią Państwa radnych i gminnych, i powiatowych w otwarciu przystani Walercińskiej. Bardzo serdecznie gratuluję przede wszystkim wszystkim mieszkańcom Walercina z panem Sołtysem na czele. Naprawdę impreza, pomimo tego, że sołectwo Walercin może nie jest bardzo duża, ale była imponująca. I myślę, że to w tej chwili jest taka wizytówka nie tylko samego Walercina, ale północnej części gminy Dęby Wielkie. Przystań Walercińska to jest jak gdyby teren gminny zlokalizowany przy granicy Walercina i Gorzanki. W tej chwili na tym terenie zostało urządzone boisko piłkarskie, częściowo ze środków w ramach Funduszu Sołeckiego, częściowo ze środków pochodzących czy z budżetu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, przy dużej pracy również oprócz pracowników gminy czy GOSIR-u, również samych mieszkańców. Na tym terenie również znajduje się w tej chwili taki budynek, można powiedzieć, o konstrukcji blaszanej, metalowej, który służy z jednej strony trochę jako magazyn, ale z drugiej strony też również tam odbywają się zebrania wiejskie. Także jeszcze raz gratuluję tutaj na ręce pana Sołtysa wszystkim mieszkańcom, bo naprawdę otwarcie było huczne, przyszło bardzo dużo mieszkańców też z sąsiednich miejscowości, ale wiem, że też byli sołtysi, między innymi z Dębego Wielkiego, więc naprawdę ogromne gratulacje. No mam inne zdanie, mieszkańcy mnie poparli, więc no myślę, że... Popierają pana Wójta, bo pan jest tutaj każdy internalny, bo znaczy... pan decydujący głos, ale właściwy organy, do podejmowania no tak, no ale to... Ale to rozumiem, możemy się jakby różnić w tym swoim zdaniu, tak, ale mieszkańcy no, nie chcieli podejmować decyzji o kolejnej nazwie, która by funkcjonowała na tej samej działce. Myślę, że zostawmy to na dzień dzisiejszy. Tutaj też postaraliśmy się wspólnie z radnymi taki skromny upominek dla sołectwa w postaci piłek do piłki nożnej przekazać, także mam nadzieję, że też będą służyły. A jak widać, jakby to zebranie wiejskie odbyło się w tym ostatnim tygodniu w Walercinie, to boisko jest mocno wykorzystywane. Następnie 10 sierpnia brałem udział w posiedzeniu Gminy Społecznej Komisji do Spraw Ochrony Zwierząt. 15 sierpnia tutaj na zaproszenie między innymi pana sołtysa Henryka Smugi i panie ze Stowarzyszenia Przesowianie brałem udział w dożynkach parafialnych w Chrośli. Też gratuluję przede wszystkim wszystkim osobom, które się zaangażowały. Z jednej strony nasze panie ze Stowarzyszenia Przesowianie przygotowały własnoręcznie taki tradycyjny wieniec dożynkowy. Oczywiście ubrały się w stroje takie ludowe.
Także naprawdę bardzo taka miła uroczystość. Przed samą mszą świętą złożyliśmy również kwiaty przed pomnikiem, kamieniem, który znajduje się przy kościele właśnie w Chrośli. A okazją była oczywiście rocznica Bitwy Warszawskiej, jednocześnie Święto Wojska Polskiego. Także dziękuję bardzo wszystkim organizatorom, również oczywiście tutaj księdzu proboszczowi z Chrośli. Natomiast 17 sierpnia odbyły się gminne obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Przypomnę, że 17 sierpnia 1920 roku to właśnie na terenie gminy Dębe Wielkie pod Aleksandrówką, Dębem Wielkim, Kobiernym, Chłoszczówkami z wojskami bolszewickimi walczyli żołnierze pod dowództwem pułkownika Stanisława Wrzanińskiego. I tutaj tradycyjnie już rozpoczęliśmy od złożenia kwiatów w Aleksandrówce przy krzyżu upamiętniającym właśnie poległych pod tą miejscowością. Później pojechaliśmy do kapliczki w Chłoszczówce Rudzkiej, gdzie również z mieszkańcami, z paniami radnymi złożyliśmy kwiaty. A następnie odbyła się ta część, znaczy msza święta w naszym dębskim kościele i później część oficjalna przed pomnikiem Dębskiej Orzeł Pamięci. Także bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za obecność, za współorganizację tutaj naszemu dębskiemu GOKowi, liceum ogólnokształcącemu PUL oraz grupie historycznej Konspiracja. Dziękuję również oczywiście wszystkim mieszkańcom, sołtysom, radnym, którzy wzięli udział w tej uroczystości. 18 sierpnia brałem udział w zebraniu w sołectwie Dębe Wielkie Północ. Niestety jakby obecni na zebraniu postanowili, żeby nie uchwalać Funduszu Sołeckiego. Faktem jest, że bardzo mała liczba mieszkańców wzięła udział w zebraniu i został ustalony nowy termin. 21 sierpnia brałem udział w zebraniu w Aleksandrówce, też poświęconemu oczywiście przeznaczeniu Funduszu Sołeckiego. 22 sierpnia w zebraniu w Ostrówkanii. 23 sierpnia miało miejsce spotkanie z projektantem panem Jackiem Bakułą i rozmawialiśmy na temat projektu strażnicy w Dębem Wielkim. Na początku sierpnia został złożony wniosek o pozwolenie na budowę tej strażnicy, także tam już w starostwie powiatowym toczy się to postępowanie. W tej chwili przygotowywany jest projekt wykonawczy. Projektant zapowiada, że do końca września ten projekt wykonawczy będzie przygotowany. No i wtedy w październiku będziemy mogli ogłosić przetarg. Czekamy jeszcze na pewne dokumenty, których nam brakuje. No i ten najbliższy miesiąc też będzie poświęcony konsultacjom projektu wykonawczego ze strażakami. 24 sierpnia również brałem udział w zebraniu wiejskim w Chłoszczówce Dębskiej. 26 sierpnia miało miejsce zebranie w sołectwie Kąty Goździejewskie II. 27 sierpnia zebranie wiejskie w Walercinie. 28 sierpnia został przekazany plac budowy firmie AK Sport, która już w tej chwili rozpoczęła budowę boiska przy szkole podstawowej w Dębem Wielkim. Aktualny stan jest taki, że następuje korytowanie tej obecnej nawierzchni trawiastej. No i jak gdyby firma tutaj jak najszybciej będzie chciała wykorzystać pogodę, żeby jak najszybciej to zadanie zrealizować. Także tutaj przepraszamy też oczywiście
Ja przepraszam w imieniu gminy za niedogodności dla naszych uczniów, rodziców Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim. Niestety przynajmniej na razie została zamknięta wódka od strony ulicy Braci Tabiszewskich, czyli dojście do szkoły będzie się odbywało od strony parku. Natomiast na razie się nie dało tego inaczej zorganizować. I zobaczymy, będziemy się starali jak najszybciej udrożnić od tej strony, ale zależy nam, myślę, wszystkim na tym, żeby jak najszybciej to boisko i bieżnia trzytorowa ze skocznią w dal powstało. 28 sierpnia brałem udział również w zebraniu wiejskim w Górkach. Wczoraj odbyło się zebranie wiejskie w sołectwie Rysie i w tak zwanym międzyczasie, w ciągu tego ostatniego, powiedzmy, miesiąca, część inwestycji już zakończyliśmy. Została wykonana nawierzchnia asfaltowa na ulicy Warszawskiej w Cygance. Zostały wykonane nawierzchnie asfaltowe na ulicy Wspólnej Krośli, na ulicy Kolejowej w Aleksandrówce i w ostatnich dniach na ulicy Długiej w Olesinie. Dzisiaj dosłownie zostały zakończone roboty przy przepuście w Olesinie, także tę inwestycję, przepraszam, od tej strony robót budowlanych mamy również zakończoną. W tej chwili będziemy musieli zgłosić do odbioru. I w związku z tym, że Państwo Radni dzisiaj podjęliście uchwałę zmieniając, w dniu jutrzejszym będę mógł rozstrzygnąć przetarg zarówno na rozbudowę czy na dalszą budowę świetlicy w Aleksandrówce, jak i na przebudowę ulicy Kwiatowej w Krośli, na tym odcinku od obecnego asfaltu do ulicy Lawendowej. I w dalszym ciągu będziemy rozpisywać kolejne jeszcze przetargi w tym roku. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na piknik ekologiczny, który będzie miał miejsce 10 września na terenie parafialnym, tutaj przy ulicy Kościelnej w Dębem Wielkim. Gmina Dębe Wielkie pozyskała dotację w wysokości 30 tysięcy złotych na ten piknik ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, także dziękujemy oczywiście za to wsparcie. Natomiast realizację tego pikniku podjęła się Szkoła Podstawowa w Dębem Wielkim przy udziale Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim i Gminnego Ośrodka Kultury. Jeszcze jedna taka informacja, którą też zamieszczałem na stronie internetowej. W związku z tym, że na terenie właściwie już całego kraju, ale też na terenie Europy występują zakażenia bakterią Legionelli, rozmawiałem tutaj z pracownikami naszego zakładu komunalnego i generalnie, tak jak również w Rzeszowie to było powiedziane, zakażenie raczej nie pochodzi od sieci wodociągowej. Czyli gdyby te bakterie przede wszystkim rozmnażają się w temperaturze od 25 do 45 stopni w takim największym tempie. Natomiast woda w sieci wodociągowej zwykle ma temperaturę tam kilkudziesięciu stopni, więc poniżej tej temperatury rozmnażania się legionelli. Mogą występować te bakterie w miejscach ze stoin również sieci wodociągowej, czyli na końcówkach sieci. Dlatego też poleciłem zakładowi komunalnemu, żeby przepłukał wszystkie hydranty na końcówkach sieci, które są w miejscach takich, gdzie tego poboru wody nie ma. Raz w miesiącu jest dokonywane chlorowanie wody. Informacja o tym jest umieszczana na stronie zakładu komunalnego. Natomiast w związku z tymi zakażeniami, po konsultacji z sanepidem, do tego chlorowania, przynajmniej w najbliższym czasie, kiedy te temperatury będą dosyć wysokie,
być może jeszcze w ciągu najbliższego miesiąca będzie dochodziło raz na 2 tygodnie, żeby trochę zwiększyć to bezpieczeństwo. Natomiast najwięcej w tym zakresie mają do zrobienia sami mieszkańcy. Bo najczęściej do zakażenia dochodzi w instalacjach wewnętrznych budynku. I tutaj zasobniki ciepłej wody niewygrzewane. Tak. I tutaj przyczyn jest kilka. Po pierwsze, ze względów oszczędnościowych część mieszkańców utrzymuje właśnie w zasobnikach ciepłej wody użytkowej zbyt niską temperaturę. Powinno się tam utrzymywać 60 stopni, a nie 40-45, bo to są temperatury, w których najszybciej się te bakterie rozmnażają. Także jeszcze raz, w podgrzewaczach elektrycznych, czy jeżeli ktoś ma kocioł dwufunkcyjny, tam powinna być temperatura ciepłej wody ustawiona na 60 stopni. Przynajmniej raz na jakiś czas, żeby ta woda była przegrzewana. Po drugie, jeżeli ktoś wraca po dłuższej nieobecności z urlopu, to zanim zacznie korzystać w ogóle z tych przyborów, powinien całą tą sieć wewnętrzną przypłukać, tak? Czyli spuścić wodę z kranów, bo przy tych temperaturach, które panują również w budynkach w tej chwili dochodzących do 30 stopni, te bakterie w tych rurach, w zastoinach mogą się rozwijać. Natomiast po przepłukaniu takim intensywnym wszystkich kranów, również jak gdyby tych pod prysznicami, spuszczenie wody w toaletach, jak gdyby następuje wymiana, jest podawana świeża woda i jak gdyby te bakterie są wypłukiwane. Natomiast ważna rzecz jest taka, żeby przy tym płukaniu nie wdychać tego aerozolu, który powstaje. Czyli najlepiej na te parę minut wyjść z pomieszczenia, przewietrzyć to pomieszczenie i dopiero po wypłukaniu sieci, po takiej długiej przerwie, można z tych różnych przyborów korzystać. Bakterie Legionelli również rozwijają się w klimatyzatorach, tam gdzie jest wilgoć, więc trzeba pamiętać o okresowym odkażaniu klimatyzatorów, jeżeli ktoś ma w budynku. To samo dotyczy różnego rodzaju oczek wodnych, które nie są chlorowane. Najczęściej w tych basenach przydomowych jednak chlor jest używany po to, żeby się glony nie rozwijały chociażby, więc tutaj jak gdyby bakterie też powinny być zabijane. Natomiast w takich oczkach, które są niechlorowane, również w zbiornikach naturalnych, ta bakteria może się namnażać. Także tak jak powiedziałem, no mieszkańcy mają jak gdyby dużo do zrobienia sami. My trzymamy tutaj rękę na pulsie. Jeszcze odnośnie kranów, ważne jest to, żeby regularnie czyścić same wylewki, żeby one nie zarastały kamieniem, nie powstawał tam taki biofilm czy taki żel, w którym te bakterie mogą się rozwijać, ale używamy do tego zwykłych środków czystości. Po prostu trzeba o tą higienę zadbać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie wójcie. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest... Panie przewodniczący, mam pytanie odnośnie zadania wiejskiego w sołectwie Dębe Wielkie Północ. Mamy zgodnie ze statutem, jaki jest przyjęty przez Radę Gminy, 2 terminy zebrania wiejskiego. Na jakiej podstawie będzie ten trzeci termin? Znaczy zebranie wiejskie, tak na dobrą sprawę nie doszło, znaczy tak, pierwsze zebranie w pierwszym terminie było niemożliwe, bo było za mało mieszkańców, więc powinno się odbyć w drugim terminie. W drugim terminie co prawda było ważne, natomiast mieszkańcy przegłosowali zmianę porządku obrad w ten sposób, że usunęli punkt związany z funduszem sołeckim. Zebranie wiejskie zgodnie ze statutem zwołuje sołtys. I to sołtys, tak na dobrą sprawę, póki nie ma uchwały, czy nawet właściwie po tym, może zwołać kolejne zebranie. Także na takiej podstawie. Czyli... Nie jest napisane, że zebranie wiejskie ma się odbywać raz w roku. Oczywiście, że nie, tylko tak jak w statucie mamy zapisane, że zebranie w przypadku braku wymaganej frekwencji, o której mowa w ustępie pierwszym, w pierwszym terminie zwołuje się zebranie wiejskie, w drugim terminie co najmniej po upływie 30 minut od pierwszego terminu. Zebranie wiejskie odbywa się w tym samym dniu. I teraz mamy jeszcze ustęp trzeci, zebranie wiejskie zwołane w drugim terminie, o którym mowa w ustępie drugim, podejmuje prawomocne rozstrzygnięcie bez względu na liczbę uczestniczących w nim stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
Ja się nie spotkałem z trzecim terminem zebrania wiejskiego. Nie wiem, na jakiej to jest podstawie w tym momencie przyjęte. Według mnie to zebranie, które było zwołane, taki fundusz sołecki, rozdysponowanie funduszu sołeckiego i uchwały w tym względzie powinno podjąć i one byłyby prawomocne. Czy na pewno byłoby to prawomocne, z tym się zgadzam. Natomiast tak jak powiedziałem, to nie jest trzeci termin zebrania wiejskiego. To jest po prostu inne zebranie wiejskie. Znaczy ja to tak rozumiem, tak? Jeżeli tutaj pan radny ma wątpliwości, jak gdyby możemy ewentualnie tutaj przy pomocy naszego mecenasa to rozwiać lub potwierdzić. Natomiast według mnie to jest po prostu inne zebranie wiejskie. Tamto podjęło taką decyzję, że nie chciało w ogóle przegłosowywać funduszu sołeckiego, zdjęło ten punkt z porządku obrad. Według mnie miało do tego prawo, tak na dobrą sprawę, bo to zebranie wiejskie zatwierdza porządek obrad. Może dokonywać w nim zmian. Chociaż uważam, że no, ta uchwała mogła być podjęta, gdyby zebranie wiejskie w tym terminie podjęło uchwałę, byłaby ważna. Panie wójcie, mam inne zdanie, wpłynie zapytanie odnośnie tej sytuacji. Dobrze. Dziękuję. A zgodnie ze statutem to można zmieniać sobie porządek obrad? No bo przecież jeżeli ktoś decyduje się o to, że nie przychodzi, bo... Tak. Nawet zgodnie z treścią ogłoszenia, tak naprawdę tutaj jest punkt czwarty, przedstawienie planu zebrania i jego zatwierdzenie przez mieszkańców, tak? Czyli tak naprawdę, no, mogliby nie zatwierdzić i rozumiem, że tutaj do czegoś takiego doszło. Nie, nie, ale to nie chodzi o to. Oczywiście można, tylko czy można na przyszłość pytać, czy można dopisywać punkty, których nie było na początku, tak? Nie, zdjąć można, to akurat jest okej, zebranie podjęło decyzję, tylko moje pytanie na przyszłość, czy można dołożyć? Moim zdaniem tak, jeżeli jest jak gdyby zatwierdzenie, no nie jest to może wprost określone, ale jeżeli płynie takie zapytanie, to tutaj poprosimy oczywiście pana mecenasa też o ustosunkowanie się do tego. I inna sprawa jest... Sześć. No raczej. Ale prawomocne byłoby, tak? Gdyby te sześć osób chciało... Tak, ale tylko, że w takim wypadku, jeżeli jest mała liczba osób, wnioski o rozdysponowanie funduszu sołeckiego składa sołtys. To znaczy nie jest powiedziane... Na wniosek mieszkańców. Nie. W tym momencie tylko sołtys, jeżeli jest mała liczba mieszkańców do wnioski odnośnie podziału funduszu sołeckiego zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim może składać sołtys sam, cała Rada Sołecka, ewentualnie 15 dorosłych, pełnoletnich mieszkańców danego sołectwa. Zgadzam się, tak. No nie było, dlatego zdjęli. Więc tutaj mógł sołtys zgłosić taki wniosek odnośnie podziału środków z funduszu sołeckiego na 2024 rok. Ale to... No inna sprawa jest taka, że jeżeli mieszkańcy czy z sołtysem na czele nie zdążą z nowym zebraniem, no to mogą nie móc wprowadzić już tego, rozdysponować tego funduszu, tak? No bo termin też jest określony. Jest ustalony nowy termin jak gdyby zebrania. Dokładnie. Na ostatnim. Dobrze, ja tylko powiem, że płynnie przeszliśmy do punktu 13, wolne wnioski i informacje. Proszę bardzo. Dziękujemy za wyjaśnienie. To jeszcze pytanie, ten wniosek padł w pierwszym terminie czy w drugim? W pierwszym nie mógł paść, no bo nie było ważne. Dlatego pytam, czy to było w pierwszym terminie czy w drugim? Czekaliśmy pół godziny do drugiego terminu.
do tego jest stosowna uchwała numer podjęta. Ja już nie pamiętam, szczerze mówiąc, ale to nawet nie uchwała, dlatego że po prostu nie został zatwierdzony, został zdjęty z tego porządek obrad, tak? Nie pamiętam w tej chwili protokołu, nie jestem w stanie. Ale to zdjęty został ten punkt odnośnie podziału. Tak. A pozostałe punkty się odbyły de facto. To w takim wypadku bym prosił o informację, na co zostały przesunięte środki w ramach realizacji funduszu sołeckiego na 2020. Znaczy dwa punkty, przepraszam. No, to właśnie pytam o fundusz sołecki 2024 i w tym momencie mamy taki jeszcze punkt, więc oba punkty zostały zdjęte. Tak. Dziękuję. Dobrze. Natomiast proszę jeszcze tylko ostatnie zdanie do tego, że był taki przypadek w jednym z sołectw naszej gminy, gdzie z różnych powodów, już nie pamiętam, czy to była choroba, czy coś innego, nie mogłem wziąć udziału w jednym z zebrań. Na przykład sołtys, znaczy zebranie nie wybrało sołtysa. Stwierdzili, że bez wójta to nie jest zebranie. Bardzo dobrze. Tutaj, panie wójcie, tutaj też mógłbym się odnieść do tego. Zebranie wiejskie nie wybiera sołtysa, wybierają go mieszkańcy. Znaczy de facto wybierają mieszkańcy, nie zebranie wiejskie. Zebranie wiejskie nie ma możliwości prawnych wybrania sołtysa, wybierają go mieszkańcy. No dobrze. Może to być na zebraniu wiejskim, ale w punkcie wybór sołtysa i zebranie wiejskie nie wybiera, tylko wybierają go mieszkańcy na podstawie ilości oddanych głosów ważnych, nieważnych, w ten sposób. Skrót myślą. Dziękuję. No bo tak to mogliby przyjść na zebranie wiejskie dwóch mieszkańców i wybrać nowego sołtysa, bo do porządku wprowadzić punkt o wyborze sołtysa, zmianie sołtysa. Nie, nie do końca. Ale, tego typu rzeczy po prostu. No to ten statutem wyborcze zwołuje wójt akurat, no, jest wyjątek. Zebranie wyborcze, to bardzo dobrze zabrzmiało. Tak, no tak, właśnie, tak, czyli nie wiejskie. No. Tak. Dokładnie. Dobrze, są jakieś sprawy? Proszę panie, proszę bardzo. Dobrze. Trzeci termin będzie potrzebny. Znaczy gwarantuję, że dojadę na zebranie, chociażby nie wiem co się działo, ale jeśli chodzi o drogę. Ale... Okej, dobrze. Proszę bardzo państwa. A wy? Odnośnie ministra.
przewidziane udziału posłów. Ja bym to nie zanurował w ubiegłym roku albo w przyszłym, jeżeli coś takiego wydarzy, to sam bym go nachodził i czapkował, ale skoro wybory parlamentarne są za niepełne 3 miesiące, to taki poseł sam powinien szukać kontaktu ze mną, jeżeli nie osobiście, to przez swojego asystenta. Krótki pobyt w tym miejscu więcej dałby mu pożytku niż dziesiątki plakatów rozwieszanych na placu. Ale dobrze, nie o tym chciałbym mówić. To tak dodatkowa moja wypowiedź. 27 było zebranie w podziale. Pani radna też była. Pani radna również, też tylko przepraszam. Mówię, skupiłem się takich sztandarowych osobach. No, gratulujemy. Sołtysie, niech pani nie idzie tą drogą, bo nie brnie dalej. Daleko pani. Trzymania tego obiektu konserwacyjnego, bo pan radny to nie jest w stanie tego ogarnąć. Sam wiele o tym z nim rozmawiamy, sam to wie. Także być może komuś zlecić jakieś zadania, żeby tego pana Rafała dyrektora odciążyć, bo inaczej zarośnie zliczenie, a wygląda to w sumie, jak ktoś tutaj był uczestnikiem, to wiedział, że właśnie jest w takim stanie, że zupełnie przyzwolony. Dlatego zwracam, weźcie państwo pod uwagę właśnie takie drobne, podrębne drobne kwoty na rzecz tejże konserwacji. Pożytek będzie, będą mieli wszyscy, bo z tego korzystają jeszcze drobne, jak już rozmawialiśmy ze mną. To wysiadujące sobie przyjeżdżają, korzystają, a my nie możemy wystawiać pewnych rachunków o
Dziękuję bardzo. Czy są jak... Proszę bardzo. Radny będzie na pewno nam streszczał tutaj w szczególności inwestycje, które są i realizowane na terenie gminy. Pozwolę sobie zadać pytanie dotyczące jednej z inwestycji, które są bardzo potrzebne i bardzo na szczęście, że udało się ją rozpocząć i realizację. Zacznę tak naprawdę od tego, że dostałem kilka telefonów od mieszkańców ulicy Armii Krajowej, którzy wyrazili swoje, obok wielkiego zadowolenia, i to chciałem podkreślić, że ta inwestycja jest realizowana i że chodnik będzie tutaj na tym odcinku już wykonany, wyrazili swoje zaniepokojenie co do tego, że zasypywane są, czy zasypywany jest z jednej strony lub oba rowy, które w tej chwili funkcjonują i mają obawy o to, że z drogi będzie spływać na ich nieruchomości woda i że te nieruchomości staną się w całości lub w części niezdatne do użytku, no będą po prostu zalewane i nie będzie można jakieś tam odpowiednie uprawy prowadzić na nich lub też no będzie woda podchodzić do domu. I tak jak mówię, pełnym podkreśleniem i szacunkiem do tego, że ta cała inwestycja jest realizowana, czy mógłby Pan ewentualnie ustosunkować się do tego, jaki tam jest pomysł i czy faktycznie te obawy są uzasadnione, czy może raczej nie. Dziękuję bardzo. Spływać. Będzie, chodnik będzie wyżej. Rów jest, jeżeli mogę dwa słowa, bo nie przytem. Tak, po pierwsze po wschodniej stronie ulicy Armii Krajowej jest zaplanowany rów, więc nie będzie takiej sytuacji, że w tej chwili on jest zasypany tymczasowo po prostu na czas budowy. To po pierwsze, spadek terenu generalnie jest w kierunku zachodnim, czyli od nieruchomości, które się znajdują po zachodniej stronie drogi, no ta woda powinna spływać w kierunku zachodnim, tak, nie w kierunku drogi. Natomiast na etapie, kiedy konsultowaliśmy tutaj jako gmina projekt, no zadbaliśmy o to, żeby przepusty, które Zarząd Dróg Powiatowych będzie wymieniał, żeby były większe i ten, między innymi ten przepust przy ulicy Kościelnej jest było jedną średnicę zwiększone, tam była do tej pory bodajże 600, w tej chwili jest 800 założona. To samo dotyczy, no na razie to jeszcze nie na tym etapie robót, bo te obecne roboty mają się zakończyć na ulicy Ale które roboty? Znaczy ten chodnik nie dochodzi do Polnej, tylko do ulicy do Uroczy. Natomiast gdyby na wysokości ulicy Polnej, tam mają być założone w ogóle bardzo duże przepusty skrzynkowe, z tego co pamiętam metr na półtora, tak żeby ta woda miała szansę odpłynąć, więc nie wydaje mi się, żeby tam był problem z odwadnieniem. Na pewno z tego co ja pamiętam, ten projekt zresztą chyba był nawet udostępniany na naszej stronie, po stronie wschodniej ma być ruch odwadniający drogę. A wydaje mi się, że na... A po stronie chodnika co jakiś czas tam są chyba kratki zaprojektowane z przepustem, z przejściem na drugą stronę właśnie do rowu, odprowadzenie wody. Tak, powinno odpływać. Do tego wysoki krawężnik, bo chodnik będzie wyżej, więc raczej znaczy nie widzę tutaj zagrożenia, żeby woda z drogi spływała na działki po zachodniej stronie. I najważniejsze jeszcze tu Pan Wójt nie dodał, bo będzie ta droga, tak jak praktycznie żadni żeśmy tak nie wykonali pracy w gminie, że będzie z nakładką, gdzie są problemy, na przykład tak jak Cyganka, z tym, w związku z tym została podjęta taka decyzja, żeby już tak nie robić, tylko zrobić mniej, ale żeby to było z prawdziwego zdarzenia. Także nie będzie tam żadnego problemu. Tak jak Pan Wójt mówi, jest to wszystko zgodnie z literą prawa, no teraz są roboty robione, także nie ma tam możliwości, żeby nastąpiło jakieś zatopienie albo coś. Także mogą sobie spać spokojnie i nie będzie żadnego problemu. Dziękuję bardzo. W szczególności myślę, że mieszkańców uspokoi informacja, że zostanie odtworzony ten ruch po stronie wschodniej, bo to tak naprawdę do tego, tak jakby z tych rozmów wynikało,
zrozumieją, jak najbardziej cieszą się z chodnika, tak to tak nie do końca rozumieją. No zawsze tak to jest. Ja myślę jeszcze, chciałbym tak może myśli wyprzedzić na rok 2024, nie? Dobrze byłoby, jak będziecie myśleli o budżecie 2024, żeby już wystąpić, bo my będziemy występowali o dalszą część, żeby to było robione. Czyli już złożyliśmy wniosek. No ale że jak? Już złożyliśmy wniosek. No tak, no ale to żeby to było z wyprzedzeniem, żebyśmy my mogli później tam już też u nas w powiecie, jak to się mówi, brnąć do przodu z tym tematem. Złożyliśmy tak, wniosek na następny odcinek mniej więcej do ulicy Wiosennej. Tak, no. I to jest też około 300 metrów. Także dobrze. Idzie to wszystko normalnie w porządku, idzie tak, że tam to są roboty bieżące, to są bieżące, ale tutaj chcemy, żeby ten odcinek był jak najbardziej zrobiony i żeby to miało ręce i nogi, to trzeba sobie powiedzieć. Są takie, rozmawiałem też już tutaj, wójdał tu na Aleksandrówce, tam rozmawiałem z dyrektorem, przyjedzie tutaj, siędziemy na temacie, my żeśmy tutaj z wójtem, dał mi tutaj mapki, mamy zaznaczone, gdzie powinniśmy tam to ograniczenie zrobić, żeby tam był spokój i to zrobimy, nie? No tam najgorsza sytuacja jest taka, bo to jednak, no tam nie jest pozostałość ta do tego starego przejazdu, który było, to no jest tam droga powiatowa, nie? No i tam jeszcze trzeba byłoby troszeczkę ją chyba poprawić, no to też już z dyrektorem rozmawiałem. No ale najgorzej, że ci mieszkańcy tam tą kolejową tam tak zlekceważyli, nie? No nie, 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 byłem, wiem, wszystko widziałem, także. No. Ale trzeba, szanowni państwo, powiedzieć też, to, przepraszam, że tak zajmę, to tutaj jestem bardzo zadowolony z naszego tutaj pana z Walercina, prawda? Ale muszę powiedzieć, że no jestem radnym Rady Powiatu praktycznie w jednej kadencji, nie bym akurat nie tak nie pasowało, ale jeżeli sobie jeżdżąc po terenie, wracając do tego 98 roku i trzeba całość wziąć tylko wszystko, nie tylko, że drogę, wodociągi, wszystkie inne rzeczy, jeżeli sobie przeanalizujemy, teraz jedziemy i te drogi no może nie są takie, jak powinny być, ale są po prostu regulowane i są te place zabaw, te ewentualnie te, no tutaj się kolega tutaj troszkę zdenerwował, że ten blaszek, no może to chciał to nazwać uroczyści, ale wójt do tego wyprzedził, że dobrze byłoby tutaj stanął inne pomieszczenie też ewentualnie taka w formie świetlicy, bo to też no ładnie wygląda, nie można powiedzieć, ale może być troszeczkę lepiej. Ale myślę, że nie powinniśmy mieć jakiś wielki dla siebie zarzutów, że żeśmy czegoś tam nie zrobili, bo naprawdę systematycznie wszystko jest robione. I czy te drogi nasze, te powiatowe, to wszystko. Najgorsza sytuacja jest taka, nawet wczoraj żeśmy mieli komisję i rozmawialiśmy z naszym przewodniczącym komisji rewizyjnej, ponieważ były już dwa pisma wysyłane do gmin. No to powinno być uregulowane w 98 roku. Oni troszeczkę zrobili myk taki wtedy, jak tworzyli te powiaty, bo to powinno być kategorycznie ta droga tak, 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 tak. Oni uchwałę podjęli, że drogi wojewódzkie przechodzą jako drogi powiatowe i to wszystko, nie? No i wtedy była też jeszcze, pamiętam, była ta subwencja przez te 3 lata. I też tu wszystkich zgubiła ta subwencja, no bo to subwencja była, czy to była na drogę utwardzoną, czy na drogę gruntową, to było jedno i to samo, nie? Każdy taki był, jak to się mówi, zszokowany tą subwencją, nic nie odzywamy się, tylko to wszystko robimy. Ale jest ustawa z 98 roku, która mówi, że powinniśmy systemem kaskadowym uregulować te drogi i dopóki tego nie będzie, to będzie wielki, będzie problem. No co tam dużo powiedzieć. Muszę odpowiedzieć, że na te pisma wszystkie odpowiedziały jedynie Mrozy, odpowiedziały nam do powiatu, że tak mogą przystąpić do uregulowania do tak, jak to powinno wyglądać. Bo zgodnie z literą prawa wojewoda powinien zabezpieczyć dla nas, jako dla mieszkańców, dojazd do swojej siedziby wszystkich, powiat do swojej, gminy do swojej. Nakładamy te mapy razem wszystkie na kupeczkę i wtedy prostujemy i robimy tak, jak to powinno być. No, ale myślę, że może jeszcze dożyjemy do tego, że kiedyś to tak to nastąpi. No ale ja jestem... Cieszę się z tego, że mamy na tym etapie takie te drogi, bo są dla mnie, są naprawdę dobre drogi.
Najgorsza sytuacja jest taka, że wszyscy mówimy, żebyśmy chcieli utwardzić asfalty, wszystko na tego, a jeszcze asfaltu nie położysz, pani już potrzeba jest. Wiecie co? Prom. Bez sensu zupełnie. I to jest najgorsze. Proszę bardzo. Chciałbym zadać pytanie, tylko nie wiem, czy do pana wójta, czy może tutaj do pana, który naucza. Chodzi mi o autobus. Co w tym temacie się dzieje? Ja muszę odpowiedzieć. To znaczy, no, mówimy o dojeździe do Mińska, czy o których autobusach? No, na przykład o dojeździe z Tyranki do Mińska. Jest to stowarzyszenie, pan wójt powie wszystko. Znaczy, powiem tak. Pan wójt czy nie uczestniczy, w tym muszę odpowiedzieć. Przepraszam, że tu wchodzę w zdanie, ale jak naprawdę... Już mówię. Tak, po pierwsze, gdyby zostałem wybrany do zarządu powiatowo-międzygminnego Związku Transportu Publicznego. I teraz tak, w zarządzie oprócz mnie jest jeszcze wicestarosta pan Witowski Kolski, pani wójt Hanna Wocial, pan burmistrz z Kałuszyna Arkadiusz Czyżewski i zastępca burmistrza z Cegłowa Dariusz Huchman. Zarząd przygotował w czerwcu, z tego co pamiętam, listę tras, którą chcielibyśmy uruchomić od 1 stycznia 2024 roku. Niestety na walnym zgromadzeniu, walne zgromadzenie podjęło decyzję, że przetarg zostanie ogłoszony dopiero z terminem realizacji od 1 lipca. I ja się wewnętrznie, znaczy ja się no, zupełnie nie zgadzam jak gdyby z tym. I dzisiaj... Są oczekiwania, że będzie taniej? Nie, znaczy nie. Powiem z czego to wynika, zaraz odpowiem. Po pierwsze, powołując Związek Powiatowy, wszyscy ustaliliśmy, że ruszamy od 1 stycznia przyszłego roku. Niestety, mogę tak powiedzieć, część z gmin, nie czekając na przetarg, ogłosiła przetargi na dowożenie uczniów chociażby na cały najbliższy rok szkolny. W związku z tym nie są zainteresowani, żeby ten dowóz ruszył od 1 stycznia. Tak jak powiedziałem, no nie zgadzam się, natomiast no, krótko mówiąc, przegłosowali inni wójtowie, burmistrzowie, przegłosowali ten termin 1 lipca. I teraz tak, to jak gdyby, o co ja zadbałem, to o linię, która ma prowadzić z Pustelnika przez Kąty Goździejewskie pierwsze, Walercin, Gorzankę, Cygankę do Miska Mazowieckiego. To ma być linia jak gdyby finansowana przez powiat. I to jak gdyby ja do tego doprowadziłem. Natomiast no, niestety nie jestem w stanie przegłosować pozostałych. Takiego samego zdania jak ja no, jest właściwie prawie że cały zarząd. Może z jednym małym wyjątkiem. I teraz dzisiaj było posiedzenie... Dzisiaj było ponownie posiedzenie zarządu tego związku, na którym dyskutowaliśmy na ten temat. Została podjęta decyzja, żeby zwołać jak najszybciej ponownie walne zgromadzenie związku i będę wnioskował o to, żebyśmy przystąpili jako gmina i być może kilka jeszcze innych gmin do tych przewozów jednak od 1 stycznia, chociaż wtedy pewnie bez tej linii. Chodzi też o to, że znaczy my byśmy włożyli jak gdyby do tego postępowania nasze linie szkolne po to, żebyśmy mogli wystąpić do wojewody o dopłaty z tak zwanego funduszu autobusowego. To też jest jak gdyby kolejna rzecz, z którą my się wstrzymywaliśmy, bo jeżeli przewozy miały ruszyć od 1 stycznia, no to trochę nie było sensu jakby przyuczać tutaj pracownika, nie jest to prosta sprawa rozliczenie tej dotacji, tej dopłaty autobusowej, bo jak gdyby uznałem, że jeżeli związek będzie to realizował, no to wtedy lepiej w związku jedną osobę przeszkolić, która się tym zajmie, niż teraz każda z gmin ma oddzielnie taką osobę sobie właściwie na pół roku przyuczać. Czy na rok przyuczać, tak? I teraz termin następnego walnego zgromadzenia ma być ustalony między 18 a 22 września. No i zobaczymy, w którym gdyby kierunku to pójdzie. Ja niestety, no muszę powiedzieć, dzisiaj powiedziałem to na zarządzie, że w pewnym sensie czuję się oszukany. Dlatego powiedziałem dzisiaj też na zarządzie, że jak ja mam teraz stanąć przed mieszkańcami jak gdyby
z otwartą, że tak powiem, przyłbicą, skoro obiecywałem im, że to ruszy od 1 stycznia, a tu się okazuje, że znowu z tego nic. Po drugie, niestety, i muszę to też powiedzieć, przez okres działania związku każda z gmin, również powiat, wkłada do tego związku składkę. I te pieniądze nie są marnotrawione, no bo nie są wydawane bez sensu. W tej chwili w związku pracuje kilka osób, ale łącznie to się składa na jeden etat. Czyli tam mają, nie wiem, po 1/8 czy ileś tego etatu. Więc te środki, które my w tej chwili wpłacamy, one są gromadzone na koncie związku i one się przydadzą, tak, jakby w dalszej perspektywie. Natomiast póki co z ubolewaniem stwierdzam, że efektów realnych tej pracy nie widać. I teraz następna rzecz. To trochę wynika z tego, że część gmin, no na pewno te gminy, które są zaangażowane, czy wójtowie, powiedzmy, burmistrzowie zaangażowani w zarządzie, rzeczywiście realnie pracują, tak? Czyli spotykamy się, ustalamy trasy, pracownicy wysyłają jak gdyby pisma do pozostałych wójtów, burmistrzów, żeby przedstawili swoje propozycje jak gdyby tras. No i część przedstawia, no a część, nie wiem, albo wyczekuje na zasadzie, że niech związek ogłosi pierwsze postępowanie, ruszy i dopiero oni wtedy dołączą ze swoimi trasami. Nie wiem jak gdyby za bardzo o co chodzi. Dlatego też zwołanie tego najbliższego walnego zgromadzenia, żeby sobie jak gdyby prosto między oczy powiedzieć, że ta współpraca do tej pory niestety nie wyglądała dobrze. I mam nadzieję, że będzie wyglądała lepiej. Mam nadzieję, że to od tego 1 lipca, jeśli chodzi już konkretnie o tą trasę, to ruszy. Tak to wygląda. Jeszcze jedno. Proszę bardzo. Chciałbym jeszcze Szanownej Radzie przekazać taką informację, że niektóre rzeczy, to co robi rząd i to co robią z góry, że powinno być to lepiej dla nas, jako dla mieszkańców wszystkich, jako dla samorządów. Chciałbym powiedzieć 4 słowa na temat Wód Polskich, tego państwowego gospodarstwa. Jak żeśmy mieli te zarządy wojewódzkie, to można było zadzwonić, spotkać się, wystąpić, bo mamy te nasze gminne spółki wodne, prawda, gdzie jest statut i najgorsza sprawa, że ten statut podpisuje starosta gminnych swoich wodnych. Ewentualnie o tej pracy, o to wszystko. I my jako dostajemy sprawozdanie tych spółek wodnych i na przykład gmina Dębe należy do zarządu w części, do zarządu zlewni w Dębem, a nadzór wodny w Wołominie. I też należymy do zarządu zlewni w Warszawie i nadzór wodny w Mińsku Mazowieckim. Takiego muszę wam powiedzieć, nie będę źle się wyrażał, bo nieładnie by to wyglądało, ale jeszcze trudno sobie wyobrazić, jak można współpracować. Mamy całe zestawienia, co było zrobione i to powinno być zrobione. To powinno się współpracować z gminnymi spółkami, bo są niektóre te rowy, rzeki, gdzie razem to wszystko się bilansuje, można byłoby usiąść i porozmawiać. Tam nie ma z kim rozmawiać, nie ma jak tutaj ewentualnie pomóc. Tak żebyście byli pewni, jak jesteśmy po tych zebraniach, czy ewentualnie, że tam ludzie psioczą na temat tutaj, tu żeśmy akurat nie byli też na jednym tym zebraniu, gdzie o tych rowach się mówi. Są przepisy, które mówią, że niektóre te należą do właściciela, ale niektóre należą właśnie tutaj do tych spółek wodnych, które tu są do tego Wody Polskie. I jest ciężki temat, żeby cośkolwiek tutaj zrobić, ewentualnie cośkolwiek od nich wymusić, a to są wszystko pieniądze, oni tu pokazują, że tam gdzieś cośkolwiek tam zrobili to wszystko, no ale to na przykład jak do zlewni w Warszawie należy Łódzk, powiat łukowski, siedlecki, garwoliński, miasto stołeczne Warszawa, także to na tego. Do zlewni w Dębem, my należymy Halinów, należy tam Kałuszyn, należy, no tam wiele innych rzeczy należy. I naprawdę, jeżeli z czymś się występuje, bo chcielibyśmy to zrobić, na tego, no to nie ma tam praktycznie z kim rozmawiać. A najgorsza sytuacja to już jest zezwoleniami wodnoprawnymi. To tu już jest też
bardzo ciężki temat, gdzie na przykład robimy dokumentację dla dróg, dlatego gdzie trzeba uzyskać te zezwolenia, te uzgodnienia, te zgody. To jest, źle jest. Tak, żebyśmy byli wszyscy świadomi, że tak to się dzieje, prawda? Dziękuję bardzo. A jak wygląda temat szpitala w tej chwili, zadłużenia? Koleżanka właśnie. Sytuacja szpitala jest... Bo sporo artykułów gdzieś w lokalnej prasie się pojawiło ostatnio dziwnych, także... No, sytuacja szpitala jest bardzo trudna, dlatego że no, wzrost kosztów funkcjonowania i jest bardzo wysoki, a tak naprawdę przychody z NFZ-u, kontrakty no, nie pokrywają tych wszystkich kosztów. Na ostatniej radzie, właśnie podjęliśmy decyzję udzielenia szpitalowi pożyczki w wysokości 5 milionów złotych, przy czym dodatkowo szpital zaciągnął jeszcze kredyt w wysokości 10 milionów złotych, także to są koszty no, bardzo, bardzo wysokie, więc sytuacja jest trudna. Tak naprawdę no, strata po pierwszym półroczu szpitala wynosi ponad 10 milionów złotych. Więc, to prawdopodobnie bez amortyzacji jeszcze. Szczerze nie powiem, bo nie pamiętam, czy tu jest jeszcze amortyzacja, czy nie, ale... No, myślę, że nie ma. Wzrost kosztów jest o praktycznie o milion złotych średnio miesięcznie w tym momencie i tak naprawdę prawdopodobnie na przyszłej radzie też będziemy musieli udzielić wsparcia finansowego szpitalowi, bo inaczej sobie nie poradzi. Tylko... Przepraszam, zadłużenie to takie ogólne, widać się skarbu państwa, czy tam bankom? No w tej chwili jest w granicach, ale nie powiem dokładnie, no mówię, ostatnie było 5 milionów i 10 to jest 15, więc na dzień dzisiejszy plus bieżące zadłużenia, które nie są spłacane, tak? Włącznie z, no tutaj szpital wypracował porozumienie z ZUS-em o prolongacie spłaty, tak, bieżących zobowiązań tutaj ZUS-owskich, także sytuacja jest naprawdę bardzo, bardzo trudna i tak naprawdę nie widać jakiegoś rozwiązania takiego, no bo jeżeli z góry coś się nie zadzieje, tak, no to powiat nie jest w stanie też tak jakby cały czas pokrywać tych bieżących kosztów. Były rozmowy i z Ministerstwem Zdrowia, i w NFZ-cie, i no było poruszanych różnych tych i posłowie z naszego tutaj terenu, ale tak naprawdę to potrzebne są środki finansowe, bo wzrost kosztów funkcjonowania jest naprawdę bardzo duży. Tak naprawdę w takiej samej sytuacji jak nasz szpital jest ponad 80% szpitali powiatowych. Generalnie to nie jest tylko taka sytuacja, że powiat, że szpital w Mińsku jest, tak, ma stratę bardzo dużą i nie ma pieniędzy na bieżące funkcjonowanie. Także no, na pewno... od 3 lat, że wyjdę w zdanie, od 3 lat jest nadwyżka wykonywanych usług przez szpital, tak. No bo przecież chorego przywiozą, to nie to, że nie przyjmą, tylko przyjmują, leczą, wszystko są te nadwyżki, prawda? Od 3 lat nie mogą się doprosić zapłaty z Narodowego Funduszu. To wszystko. Następnie jest niewspółmierność kosztów prawdziwych do leczenia, a do tego, co ma kontrakt Narodowy Fundusz. I tu jest najgorsza sytuacja. Dyrektor no, tam nadmienił tylko, ponieważ no, teraz mamy dość dużo tych powiązań chorobowych związanych z tym COVID-em, prawda? No tam z tymi. Ale jest już, są już leki, którymi można leczyć, można człowieka wyleczyć, tak jak z gruźlicy, ze wszystkiego. Nie ma żadnego problemu, nic nie tego. Ale oni dają 3000, kosztuje 40 wyleczenie człowieka. Także sytuacja jest naprawdę trudna. Klasycznych planów, tak, zamknięcia jakiegoś oddziału albo coś, bo tak się słyszy, że szpitale powiatowe próbują ratować się zamykając jakieś oddziały mniej lęczone i tak dalej. No, na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o nasz szpital, na razie nie ma takich prognoz, że no, zamykamy któryś z oddziałów, tak, że nie będzie funkcjonował. Póki co powiat tutaj no będzie starał się, żeby w jakiś sposób dofinansować szpital, żeby jednak nie doszło do takiej sytuacji, tak? Ale
Ale sytuacja jest trudna. Jeżeli się nic nie zmieni, nie zmieni się nic w kontraktach, nie zmieni się właśnie nic w sprawie dofinansowania, zwrotu kosztów, to tak naprawdę nie wiadomo, co dalej. Ale tak samo i Urząd Marszałkowski ma ze swoimi, wojewódzki też ma ze swoimi. Wczoraj z Mirkiem Krusiewiczem rozmawiałem, to też mieli spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim, też to samo się dzieje. Także... No to jedyne rozwiązanie, bo widzimy, że dosypywanie pieniędzy od 20 lat nie zmienia w ogóle sytuacji, od 20 lat ta sytuacja tylko się pogarsza. Ostatnio dwa lata temu, tak, kiedy nam tą składkę zdrowotną wprowadzili 9%, tak, i co to zmieniło? To są gigantyczne miliardy złotych na ochronę zdrowia, które tylko... Czy one nie płyną do odpowiednich instytucji, tak? Tak, nie, tak. One gdzieś idą, gdzieś, nie wiem, są kumulowane, wydatkowane w jakiś sposób, ale na pewno nie są spożytkowane na szpitale, na służby zdrowia, na... A to wymaga gruntownego jakby przeglądu, na co te pieniądze są wydawane generalnie. No, nie stawia się na profilaktykę, na zapobieganie jakby chorobom, tylko stawia się na kosztowne procedury medyczne i to pochłania gro pieniędzy taka niestety, tak? Z lekami bezpłatnymi, nie? Mhm. Za złotówkę tak. Masz bezpłatne, jak już ten, co kosztuje 100 zł, to musisz zapłacić, bo to nie obowiązuje. Mhm. Ona się podejmuje decyzje popularne polityczne, przydatne polityczne. Czy takie tutaj, jakby trzeba, żeby się to są niedobre decyzje, bo one kosztują, jak pieniądze skarżą. No. Za dużo lobbingu. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś tematy? Nie widzę. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam dzisiejszą sesję. Dziękuję.